Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym wspomnieć o sztuczkach, które są stosowane w super i hipermarketach. Bierz pod uwagę, że nad tymi rzeczami, które tam są wykonywane, które są robione w stosunku do klientów, no, czuwają całe sztaby ludzi. To nie przypadkiem pewne rzeczy się tam dzieją i nie przypadkiem jest tak, jak jest. To już tak bardzo enigmatycznie mówię, ale dzisiaj chcę pokazać Ci te najważniejsze sztuczki, bo być może, że niektóre możesz wykorzystać w swoim biznesie i dlatego właśnie chcę Ci je przedstawić. Jeszcze chciałbym film mój zrobić maksymalnie krótki, ale też chciałbym razem z Twoją pomocą troszkę zmylić sztuczną inteligencję Google, a konkretnie YouTube'a. I dlatego bardzo Cię proszę o tą łapkę w górę oraz o wpisanie w komentarzu czy swojego imienia, czy miejscowości, czy nawet napisanie komentarz taktyczny. Niech tam się znajdzie cokolwiek pod spodem, to spowoduje to, że Google ten film zacznie pchać do góry, a w sumie na tym mi zależy, aby go obejrzało jak najwięcej osób, bo po to robię te filmy, aby oglądały je osoby, którym są one po prostu potrzebne. Na tym kończę reklamę, dlatego pozwalam sobie na taką dygresję na początku, a teraz czas przejść do rzeczy. Więc do rzeczy, do brzegu, zapraszam do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Pierwszą rzeczą, na jaką chcę zwrócić Twoją uwagę, to jest rozkład towarów w sklepie. Tutaj wiadomo, że są artykuły pierwszej potrzeby, czyli artykuły, po które najczęściej przychodzimy do sklepu. To właśnie je umieszcza się na samym końcu, aby klient musiał przejść przez cały sklep, żeby w ogóle do nich dotrzeć. A później jeszcze odpowiednio się je rozstawia po sklepie tak, aby nie było tak, że klient dojdzie do końca sklepu w jedno miejsce i wszystko kupi. Dlatego właśnie pieczywo jest gdzie indziej, nabiał, mleko, jakieś tego typu rzeczy są gdzie indziej, a wędliny jeszcze zupełnie gdzie indziej. To wszystko jest na pewno w głębi sklepu i daleko, po to, żeby nie było łatwo. Ale to nie jedyna sztuczka. Kolejną sztuczką, jaka tutaj jest stosowana, to jest coś takiego, że co jakiś czas zmienia się specjalnie układ sklepu, układ półek, zmienia się towar między regałami, dlatego żeby klient musiał szukać. Jeżeli szuka, zwiększamy szansę, że więcej zobaczy. Zwiększając szansę, że więcej zobaczy, zwiększamy szansę, że więcej kupi. I właśnie tutaj jest stosowana ta sztuczka. Tutaj jeszcze chciałbym zauważyć na jeszcze jedną drobną sztuczkę, mianowicie koszyki. Nie na darmo są niezbyt małe, tylko właśnie okazałe, bo psychika człowieka działa w ten sposób, że jeżeli wrzucimy tylko parę rzeczy do wielkiego koszyka, to wydaje nam się, że coś jeszcze zapomnieliśmy. I chodzimy po sklepie, szukając i dokładając. I w końcu, no cóż, przy kasie wydajemy znacznie więcej niż na początku mieliśmy zamiar. Więc cóż, sklep znowu wygrał. To chyba jest tak jak z kasynem. Kasyno i bank zawsze wygrywa.
aromaterapia w sklepie. Tutaj ciekawostka, bo to, że w sklepie ma ładnie pachnieć, to jest to zrozumiałe. I tutaj ciekawe, że jeżeli ładnie pachnie, to chętnie robimy zakupy w takim sklepie. To nie na darmo, w drogeriach są rozpryskiwane odpowiednie perfumy, a w sklepach spożywczych, no cóż, tutaj się wszystko robi tak, aby zapach świeżego pieczywa roznosił się po sklepie. Najlepiej, jeżeli chociaż część pieczywa jest podpiekana lub podgrzewana w sklepie, aby uzyskać efekt świeżości. To pieczywo wprawdzie leżało jeszcze parę godzin temu w zamrażarce, głęboko zamrożone, a teraz tylko trafia do pieca, jest podgrzewane, ale klient kupuje bułki jako świeże. No i chyba o to chodzi. Więc wszyscy są zadowoleni. Sklep zaciera ręce, bo zarobił, a klient wychodzi ze świeżym pieczywem. Wszystko byłoby fajnie, tylko to jest właśnie kolejna sztuczka psychologiczno-marketingowa, powodująca to, że jeżeli chodzimy po sklepie i jest piękny zapach pieczywa, kupimy po prostu więcej. To jest już naukowo udowodnione, więc nie ma tutaj chyba żadnego zaskoczenia. Nie wiem, czy wiesz, ale dobre firmy płacą hipermarketom ciężkie pieniądze za miejsce na półkach. Ba, te półki są w ogóle specjalni ludzie zatrudniani, marczandzi, którzy zajmują się odpowiednim wyeksponowaniem towarów na tej półce. Często jest tak, że hipermarket nawet sam nie wykłada tego towaru, tylko przejeżdżają specjalnie zatrudnieni ludzie, nawet czasami kilkakrotnie w ciągu dnia, po to, aby zadbać o to, żeby na półce było tak, jak trzeba. Czyli produkt był odpowiednio wyfejsowany, czyli przodem, fejsem, twarzą do klienta, odpowiednio metki ładnie ułożone, żeby nie było widać, że brakuje towaru. Wszystko ma być super. No i w tym celu właśnie są specjaliści, którzy o to dbają. No dobrze, ale tutaj ciekawostka kolejna. Najbardziej drogie półki są tam, gdzie sięga nasz wzrok. I dlatego te półki najbardziej są oblegane i tam stoją zwykle najdroższe towary. Jeżeli chcesz szukać tańszego odpowiednika, no to prawdopodobnie on jest gdzieś poniżej, na dole. Więc cóż, musisz się schylić albo wysięgnąć bardzo wysoko. A to już jest problematyczne. Dlatego najbardziej drogie rzeczy są na poziomie wzroku. A jeżeli szukasz tańszych odpowiedników, musisz ich trochę poszukać. Ograniczona oferta. To kolejna sztuczka, którą stosują hipermarkety. Jak ona wygląda? Chyba oglądając YouTube nieraz udało ci się trafić na dantejskie sceny, jakie się działy pod Biedronką czy w Lidlu, jak tam rzucono karpie czy inne tego typu rzeczy. Czy jeżeli jest wielkie otwarcie jakiegoś marketu, to nagle dużo ludzi do niego wbiega i rzuca się na towar. Tutaj chodzi o to, że część towaru rzeczywiście dajemy w bardzo dobrej cenie, gdzie market praktycznie minimalnie na tym zarabia, ale reszta towarów już tak nie jest. I liczymy na to, że jeżeli klient przyszedł, zadał sobie trud, przyjechał do tego sklepu czy przyszedł, no to stwierdzi, że no z pustymi rękami nie wróci. Więc coś kupi, ale kupi już odpowiednio wyższej cenie. No i na tym cały biznes polega. Bardzo sprytne, prawda? Hipermarkety uwielbiają dzieci. Dzieci, które będą naciągać rodziców na różne rzeczy. To dla nich specjalnie, tuż przy kasach, gdzie trzeba poczekać troszkę w kolejce, są całe regały rzeczy drobnych, małych i przede wszystkim dostępnych dla dzieci. To w zasięgu ich wzroku takie rzeczy mają się znaleźć, bo dzieci świetnie naciągną rodziców na to, aby dane produkty kupić. Więc sieci handlowe uwielbiają pod tym względem dzieci. I tutaj też ostatnio zaczął się trend
taki, że bardzo dużo influencerów jest zatrudnianych do tego, aby prezentowali odpowiednie produkty. Bo te produkty z ich wizerunkiem nagle znacząco się zaczynają sprzedawać. Mimo tego, że czy lody, czy inne produkty firmowane przez pewne grupy influencerów, celowo unikam tutaj konkretnych nazw, są w odpowiedni sposób promowane, no to niestety najczęściej są to produkty marnej jakości, przepełnione barwnikami. No, na pewno zdrowe nie są. Są za to kolorowe, ładne i mają wizerunki super influencerów, którym się powiodło, którzy zarabiają miliony na różnych rzeczach. No cóż, skoro tacy są bohaterowie naszych czasów, no to cóż tu dodać, cóż ująć. Fakt jest faktem, bardzo chętnie to sieci wykorzystują. Czy to dobre praktyki, nie będę tego oceniał. Dzisiaj tylko chcę pokazać Ci pewne mechanizmy, a nie zajmować się ich konkretnym omawianiem czy ocenianiem. W dzisiejszym filmie pokazałem Ci 5 takich sztuczek, które najczęściej stosują hipermarkety w stosunku do swoich klientów. Czy te sztuczki są skuteczne? Tak, jak najbardziej są. Przynoszą naprawdę krociowe zyski. Wbrew pozorom, zastosowanie pewnych rozwiązań jak najbardziej podnosi wartość koszyka końcowego, którym klient wychodzi. Czy to możesz odnieść do swojej firmy? Nawet jeżeli handlujesz w sieci, to też są pewne sposoby, które mogą podnosić wartość Twojego koszyka. Chociażby stosowanie cross-sellingu, czyli sprzedaży wiązanej, gdzie do jednego produktu dodajesz drugi, który może stanowić jego uzupełnienie. No, przykładowo sprzedajesz latarkę, a dodatkowo oferujesz do niej baterię, czy zabawkę dla dziecka, ale też oferujesz do niej dodatkowo baterię. Więc sprzedajesz jeden i drugi produkt, czy też sztuczka związana z upsellingiem, czyli podniesieniem wartości produktu. Gdy dochodzisz do lady sklepowej, sprzedawca mówi: o, fajny proszek, ale tamten jest w promocji i chyba się będzie pani panu bardziej opłacało go kupić. Okazuje się, że no, może i tak, ale kupuje dwa razy tyle tego. Generalnie wydaje więcej niż zakładałem, czy zakładałam, a efekt jest jaki jest. No być może, że w ten sposób rzeczywiście oszczędzam, ale czasami bywa to dosyć dyskusyjne. Czy tylko hipermarkety stosują takie sztuczki? Na moim kanale znajdziesz jeszcze kilka filmów o podobnej tematyce, dotyczącej na pewno IKEA, Starbucksa i McDonalda. Jeżeli nawet w tym momencie tego filmu nie ma, to lada moment w ciągu najbliższego czasu się pewnie ukażą te filmy, więc zachęcam, poszukaj, zobacz. Warto, myślę, je zobaczyć. Jeżeli Ci się film spodobał, to bardzo poproszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Spowoduje to, że będziesz mieć powiadomienia o tym, jak pojawią się nowe filmy na moim kanale, a mój kanał na YouTubie nazywa się Sukces Studio, pisane razem. Oczywiście zapraszam też na stronę internetową sukcesstudio.pl. Jeżeli interesuje Cię po prostu lepsze życie, jeżeli interesuje Cię wejście w biznes, rozkręcenie firmy, rozkręcenie działalności, ruszeniem porządnie z posad, no cóż, jeżeli po prostu chcesz swoje życie zmieniać na lepsze, to myślę, że tam znajdziesz sporo ciekawostek i ciekawych informacji na ten temat. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym filmie. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia.